Od początku wojny na Ukrainie, od początku inwazji Rosji na Ukrainę, barbarzyńskiej napaści, sytuację, tak, to co dzieje się właśnie tam, obserwuje Michał Trześniewski, nasz specjalny korespondent telewizji Republika. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, Ilona, dzień dobry Państwu. Michale, proszę powiedz, jak wygląda sytuacja, szczególnie na wschodzie Ukrainy, no i jak wygląda właśnie kwestia żołnierzy z Azowstalu, którzy złożyli broń, czy jak to właściwie jest? Jak też na tę sprawę patrzy Ukraina, ukraińskie władze? Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało wczoraj, że od początku ewakuacji żołnierzy właśnie z tego kombinatu metalurgicznego Azovstal, czyli od 16 maja, poddało się około prawie 1000 ukraińskich żołnierzy. Na razie tego nie potwierdza strona ukraińska. Strona ukraińska jedyne dane, jakie przekazała dwa dni temu, mówiąc o tym, że około 260 żołnierzy zostało ewakuowanych właśnie z Azowstali na tereny okupowane, na inne tereny okupowane przez Rosjan. Chodzi tutaj o okupowany obwód doniecki. Około 50 z tych 260 zostało przeniesionych do szpitala, bo byli ciężko ranni. Natomiast reszta, czyli te 210 osób zostało gdzieś przeniesionych po to, żeby czekać na dalsze negocjacje, bo jeszcze nie doszło do wymiany jeńców na jeńców. No, plan jest taki oczywiście, żeby tych żołnierzy, obrońców Mariupola, żołnierzy między innymi pułku Azow, ale także 36. Brygady Piechoty Morskiej, a także policjantów, strażników granicznych, którzy bronili się razem z pułkiem Azow, żeby ich wymienić na jeńców rosyjskich. Na razie nie mamy informacji, że do takiej wymiany doszło, tylko wiemy o tym ze strony ukraińskiej, że właśnie 260 ukraińskich obrońców Mariupola, Ukraińców, którzy bronili się w Azowstali, zostało przeniesionych w bardziej bezpieczne miejsca w okupowanym obwodzie donieckim. Natomiast strona rosyjska poinformowała wczoraj właśnie, że 1000 już ukraińskich żołnierzy się poddało. Natomiast właśnie tych żołnierzy, którzy bronili Mariupola w Azowstali, w ostatnim tym bastionie obrony Ukrainy. Natomiast jak twierdzi strona ukraińska, wśród tych, którzy się poddali, nie ma dowódców pułku Azow, nie ma dowódców 36. Brygady Piechoty Morskiej. Także no być może zrobiono to w ten sposób, że dowódcy po prostu bohatersko tam zginą, bo się nie poddadzą, bo honor im na to nie pozwala. Natomiast swoich żołnierzy zwolnili i ci żołnierze będą wymienieni później właśnie na rosyjskich jeńców. Zobaczymy, jak to będzie. Ciekawe rzeczy dzieją się w Mariupolu. Na przykład wczoraj szef Donieckiej Republiki Ludowej, tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej, czyli tej separatystycznej republiki, tego separatystycznego państwa, które powstało po 2014-2015 roku, powiedział, że Azowstal, czyli ten wielki kombinat metalurgiczny, w którym bronią się cały czas żołnierze ukraińscy, będzie zrównany z ziemią, że tam już ten kombinat nie będzie funkcjonował, że tam powstanie jakaś przestrzeń parkowa, ewentualnie jakiś park, no jakaś taka przestrzeń rekreacyjna, że te wszystkie obiekty przemysłowe zostaną zniszczone. Oczywiście jest to, no być może nie są w stanie tego odbudować, ale jest to działanie absolutnie pokazujące bezsens tej rosyjskiej inwazji na Mariupol, bo jeżeli oni chcieli się w jakiśkolwiek sposób wzbogacić na przejęciu tego portowego miasta, no to mogli właśnie by się wzbogacić w ten sposób, że przejęliby bardzo dobrze prosperujący kombinat metalurgiczny, jeden z największych na świecie, należący do Rinata Achmetowa, czyli najbogatszego ukraińskiego oligarchy. No wiemy, że to nie zostanie zrobione z tego powodu, że właśnie, jak zapowiada Denis Puszylin, ten kombinat zostanie zrównany z ziemią. Jest to bardzo duża przestrzeń. Ten zakład metalurgiczny zajmuje około 7% miasta i tam przed wojną zatrudnionych było około 10 tysięcy pracowników. Także widzimy, jaka jest skala przemysłowa właśnie tego zakładu. Oprócz tego tam mamy także zakłady Ilicza w Mariupolu, drugie także największe zakłady metalurgiczne w tym mieście i jedne z największych na świecie. Te zakłady także były bastionem obrony ukraińskiej, ale żołnierze 36. Brygady, którzy tam się bronili, poddali się w pewnym momencie. Część z nich poszła do niewoli ukraińskiej, a reszta przedostała się jakimś cudem właśnie do Azowstali i tam broniła się później razem z pułkiem Azow. No właśnie, Michale, proszę powiedz.
Proszę powiedz, jak wygląda sytuacja, ponieważ dzisiaj w mediach czytamy, że żołnierze z Azowstalu, którzy złożyli broń, że Moskwa chce ich sądzić jako zbrodniarzy. Czy ty wiesz, jakie są szczegóły właśnie takich doniesień? Tak, to prawda. Ta kwestia właśnie wymiany tych obrońców Mariupola na ukraińskich jeńców jest kontrowersyjna zarówno na Ukrainie, z tego powodu, że no dlaczego tak późno, czemu nie udało się odbić Mariupola, to jest no ten argument podnoszony przez, nazwijmy to, przeciwników Zełenskiego, natomiast ona jeszcze bardziej jest kontrowersyjna w samej Rosji. Przewodniczący Dumy Państwowej, czyli jednej z izb parlamentu rosyjskiego, Wiaczesław Wołodin, mówił 2 dni temu, że nie powinno być mowy o tym, żeby żołnierzy pułku Azow czy obrońców Mariupola wymieniać na rosyjskich jeńców, a to z tego powodu, że to są naziści, faszyści i oni powinni być sądzeni za zbrodnie wojenne. Duma Państwowa ma teraz w ciągu najbliższych dni zajmować się projektem ustawy, który ma mówić o tym, że właśnie takich ludzi nie powinno się wymieniać na jeńców rosyjskich z tego powodu, że oni dokonywali zbrodni wojennych, że to są no właśnie faszyści i tak dalej. No mi to się aż ciężko powtarza, no ale takie właśnie tak rzeczy wygadują rosyjscy deputowani. Element rosyjskiej propagandy po prostu w najlepszym wydaniu, prawda? Dokładnie tak. Natomiast jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o Mariupol, to znaczy udział Czeczenów, jeżeli chodzi o zbrodnie w Mariupolu, a także to, co oni teraz w tym Mariupolu będą robić. Ponieważ no, wczoraj Mariupol odwiedziło 2 najwyższych rangą czeczeńskich, czy to urzędników, czy polityków. Mowa tutaj o Adamie Delimchanowie, czyli mowa o pośle do Dumy Rosyjskiej, o Czeczenie, a także o Magomedzie Dałdowie, czyli przewodniczącym parlamentu Czeczenii. Oni właśnie wczoraj odbyli wizytę w Mariupolu i tam no, ci żołnierze rosyjscy się przed nimi dosłownie kłaniali. Tutaj mówi się o tym, że Mariupol ma teraz bardzo dobrze współpracować z Republiką Czeczeńską, cokolwiek to ma znaczyć, że służby czeczeńskie będą tam bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, pełnić. Także Mariupol w zasadzie jest oddawany w pewnym stopniu, zobaczymy w jak dużym, kadyrowcom, no, co też na pewno powoduje, że ten teoretycznie rosyjski sukces jest pyrrusowym zwycięstwem i żadnym sukcesem nie jest. Proszę powiedz, inne regiony, być może za chwilę uda nam się zobaczyć właśnie mapę, czy Rosjanie skupiają się właśnie na Azowstalu, czy te inne regiony też są dzisiaj w kręgu zainteresowania, czy będą chcieli pójść dalej, to znaczy wrócić pod Kijów chociażby? To jest niemożliwe, żeby Rosjanie wrócili pod Kijów. Zdecydowanie przegrali tę bitwę i w tej chwili już nie ma takiej mocy, a Kijów jest lepiej przygotowany do wojny. Sam widzę, jak powstają okopy, linie fortyfikacyjne wzdłuż dróg prowadzących do Kijowa. Wtedy ich nie było, i tak Rosjanie nie byli w stanie podejść, więc teraz tym bardziej mowy o tym być nie może. Natomiast jeżeli chodzi o te gorące działania zbrojne na Ukrainie, to możemy tutaj wyróżnić kilka obszarów. Przede wszystkim Donbas, działania w Donbasie. Poza tym działania wokół Charkowa, no i oczywiście ten kierunek południowy, chodzi o tutaj o południe obwodu zaporowskiego, a także to, co dzieje się w obwodzie chersońskim. Jeżeli chodzi o ten kierunek południowy, jest on najbardziej spokojny, najwięcej dzieje się w Donbasie i w okolicach Charkowa. Może zacznę od tych pozytywnych informacji, czyli od obwodu charkowskiego, ponieważ tutaj Rosjanie zdecydowanie przegrywają. Już można powiedzieć, że Rosjanie przegrali bitwę o Charków, tak jak wcześniej przegrali bitwę o Kijów. Do tej pory było tak, że przez cały marzec, przez cały kwiecień Rosjanie okupowali te tereny na północy i na wschodzie od Charkowa. Oni tutaj w tym regionie, który właśnie pokazuję na mapie, byli. Tutaj przylgnęli, stąd ostrzeliwali samo miasto, a także no, pozycje wokół miasta ukraińskie. Teraz wiemy o tym, że te wszystkie miasteczka i wsie wokół Kijowa zostały wyzwolone. Prawie wszystkie. To znaczy Ruska Łozowa została wyzwolona pod koniec
kwietnia stary Sartiew został wyzwolony nie tak dawno temu, już w maju Ruśki, Tyszki, Cyrkuny, czyli widzimy, jak blisko byli Rosjanie. Te wszystkie miejscowości, te przedmieścia Charkowa zostały wyzwolone na początku maja. Teraz wiemy, że Ukraińcy są i w starym Sartiwie, są także troszeczkę wyżej, to znaczy są w Rubiżnym, są w Bajraku. Ciężkie walki trwają o miejscowość Ternowa. Tutaj cały czas trwają boje. Natomiast celem Ukraińców na pewno będzie podejście do miejscowości Wołczańsk, okupowanej miejscowości, ponieważ przez tę miejscowość Rosjanie, to jest jedna z dróg komunikacyjnych, Rosjanie dostarczają dalej na front, na ten front wokół Iziumu, zasoby osobowe, broń i tak dalej. Także przez Wołczańsk biegnie jedna z dróg komunikacyjnych, wojskowych dróg komunikacyjnych rosyjskich i no, celem Ukraińców na pewno będzie przecięcie tej drogi. Tutaj mają problem Ukraińcy w postaci geografii, to znaczy tutaj widzimy, że płynie Doniec Siewierski. Rosjanie na tej rzece wysadzili już co najmniej dwa mosty po to, żeby spowolnić ukraińską ofensywę. Z takich nowszych informacji, to jest wczorajsza informacja, wiemy o tym, że kolejna miejscowość została wyzwolona wokół Charkowa przez siły ukraińskie. Chodzi o Dementiwkę. Także ta miejscowość także została wyzwolona wczoraj. To wszystko są świeże informacje, więc widzimy, jak blisko Ukraińcy podeszli do granicy. Dosłownie Rosjanie zostali wyparci na kilka kilometrów od swojej granicy. I teraz to, co robią, to ograniczają się do strzałów artyleryjskich pozycji ukraińskich wokół Charkowa. Ruśki, Tyszki, Cyrkuny, Ruska, Łozowa. Te wszystkie miejscowości są mocno ostrzeliwane przez artylerię rosyjską spod granicy. Tak wygląda front, jeżeli chodzi o obwód charkowski. Ale Michale, też warto podkreślić, że Pentagon potwierdził, że w niedzielę Rosjanie przeprowadzili atak na bazę wojskową w Jaworowie w obwodzie lwowskim, czyli blisko granicy z Polską. Dodano też, że większych strat nie odnotowano po ostrzale wojsk Rosjan. Natomiast no, kiedy Rosjanie atakują właśnie miejsca położone blisko Polski, dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy Władimir Putin będzie chciał pójść dalej, zaatakować też inne państwa, w tym Polskę oczywiście. Jest to niemożliwe. Władimirowi Putinowi Rosji na pewno nie zależy na eskalowaniu tego konfliktu na linii NATO-Rosja. Z tego powodu, że to skończyłoby się bardzo źle dla Rosji. Wiemy, że Rosja no, nie może sobie poradzić z samymi Ukraińcami. Oczywiście bardzo mocno wspieranymi przez dostawy broni z Zachodu, ale jednak walczą na polu Ukraińcy. Więc co dopiero, co by było, jeżeli w jakiejś formie włączyłoby się do bezpośrednich walk NATO. Więc Rosji nie zależy na eskalacji konfliktu na linii NATO-Rosja. No to, co starają się zrobić, to przede wszystkim zdobyć jak najwięcej w Donbasie, zdobyć jak najwięcej na Ukrainie i okopać się na tych terenach. Tak być może kończąc jeszcze opowiadanie o tej sytuacji na linii frontu, jeżeli chodzi o sam Charków, bo tego nie dodałem, a my byliśmy jeszcze wczoraj w Charkowie, spędziliśmy tam kilka dni, jesteśmy na gorąco, To można powiedzieć, że sam Charków był ostrzeliwany poprzez artylerię. Inaczej to było niż w przypadku Kijowa, bo Kijów przez artylerię ostrzeliwany nie był. Były dokonywane ataki rakietowe, natomiast Rosjanie trochę za daleko byli, żeby osiedla Kijowa właśnie artylerią razić. Natomiast jeżeli chodzi o Charków, tutaj mamy rzeczywiście dzielnice, które są mocno zniszczone poprzez ostrzały artyleryjskie. Przede wszystkim chodzi o Saltiwkę. To jest no, północno-północno-wschodnia część miasta. Dzielnica ala nasz Ursynów, taka duża sypialnia z blokami po 12 pięter. My tam byliśmy właśnie i widzieliśmy te zniszczenia. Ta dzielnica została totalnie osmalona, to znaczy są bloki, no to jest wielkie osiedle, na którym bloki są albo czarne, albo nie mają połowy piętra. Po podwórkach są wyrwy od pocisków grad. Bardzo dużo jest właśnie jeszcze samych pocisków, nie do końca rozerwanych pocisków grad i tak dalej. No wygląda to jak jakiś Armagedon. No a jest to właśnie dzielnica sypialnia Saltiwka. Rozmawialiśmy z ludźmi, którzy tam zostali w trakcie tego strzału. Ich nie było dużo. To było dosłownie maksymalnie kilka osób. Czasami jedna, czasami pięć, czasami osiem osób na 12-piętrowy blok. Oni żyli w piwnicach, bez światła, bez wody, bez niczego. Jeżeli chodzi o inne zniszczenia w Charkowie, to mamy także dzielnicę Piatichatki, to jest północna część miasta, która doznała uszkodzeń, a także dzielnicę Obri, to jest ta bardziej wschodnia część
część Charkowa, po rosyjsku Horyzont. Te dzielnice też zostały uszkodzone, ale zdecydowanie mniej niż Saltiwka. Tam mamy jakieś takie pojedyncze osmalone budynki, natomiast Saltiwka cała w zasadzie jest bardzo mocno dotknięta ostrzałem artyleryjskim. Michale, opowiadasz nam właśnie o sytuacji na froncie, ale też powiedziałeś, że pojedyncze osoby zostają w tych miejscach. Jak wygląda właśnie kwestia uciekania z tych regionów zaatakowanych przez Rosjan? Bo są Ukraińcy, którzy dzisiaj wracają na Ukrainę, ale bardziej w kierunku Lwowa. A jak wygląda kwestia właśnie ucieczki przed wojną dzisiaj? Ewakuacja jest cały czas prowadzona. Nie wyjeżdżają tylko ci ludzie, którzy nie chcą. Tutaj dobrym przykładem jest Siewierodonieck. My byliśmy w Siewierodoniecku, to jest miasto regularnie ostrzeliwane przez rosyjską artylerię, ponieważ no to jest główny tak naprawdę punkt uderzenia, jeżeli chodzi o Donbas, uderzenia rosyjskiego na tę chwilę. Rosjanie są wokół Siewierodoniecka, w Kreminnej, w Rubiżnym, tutaj idąc dalej także na południe, aż do Popasnej. Tutaj są tutaj jest linia pozycji rosyjskich. Siewierodonieck jest więc prawie w całości otoczony, jest regularnie ostrzeliwany artylerią. Każdego dnia ktoś ginie. Wczoraj zginęły 4 osoby. 2 osoby spały w mieszkaniu, trafił pocisk, zginęły. Inne 2 osoby były po prostu na ulicy w momencie, kiedy gdzieś obok wybuchu najprawdopodobniej grad. 2 dni temu zginęło 10 osób w Siewierodoniecku na ulicach. Codziennie ktoś ginie od ostrzałów. My rozmawialiśmy z tymi ludźmi, którzy zostali. Oni zostali z własnej woli, ponieważ ewakuacja z Siewierodoniecka przez władze obwodowe jest prowadzona. Ona została wstrzymana kilka dni temu, dosłownie na kilkadziesiąt godzin, ze względu na bardzo silny ostrzał artyleryjski jedynej drogi, która wiedzie właśnie z terenów kontrolowanych w pełni cały czas przez Ukrainę do Siewierodoniecka. Ale generalnie jest nawet teraz pod ostrzałem prowadzona, więc ci, co zostali, wyjechać nie chcą, a wyjechać nie chcą z różnych powodów. No przede wszystkim ja tak sobie myślę, że nie chcą stracić swojego dobytku, swojego dorobku życia, czyli mieszkania. Jeżeli uciekną, teren zajmą Rosjanie, to mieszkanie zostanie od razu skonfiskowane. To jest, a oni zostaną skazani na wieczną tułaczkę, na bycie uzależnionymi od pomocy humanitarnej, a są to ludzie w dużej mierze w wieku poborowym. No ja dzieci w Siewierodoniecku nie widziałem. Podobno są, rozmawiałem z ludźmi, są też takie bloki, gdzie dzieci żyją po piwnicach, ale tam no, akurat w tym momencie, kiedy ja byłem, bardzo trudno było dojechać ze względu na ostrzał artyleryjski. Generalnie tam zostali ludzie starsi, a jak to ludzie starsi mówią, starych drzew się nie przesadza. Dlatego oni tam ciągle są. No, na tę chwilę mniej niż 15% mieszkańców Siewierodoniecka zostało w mieście, żyją w bardzo trudnych warunkach, śpią po piwnicach, nie mają wody, gazu ani elektryczności. Są czasami bloki, zdarzają się, które jakoś tam mają podłączony agregat, działa gdzieś tam akurat niedaleko nich transformator i jest prąd, ale takich bloków jest zdecydowanie mniej. To na koniec naszego spotkania proszę powiedz, jakie są perspektywy, bo końca tego dramatu niestety chyba nie widać. Perspektywy są takie, że ta wojna będzie jeszcze sporo trwała, że ta faza takiej wojny na wyniszczenie ostrzałów artyleryjskich, prób ataków lądowych rosyjskich będzie na pewno jeszcze trwała kilka miesięcy. No zobaczymy, co potem. Natomiast Rosjanie się okopują. Już wiemy, że oni tworzą dosyć takie silne linie obrony, chociażby na południu obwodu zaporoskiego, no co świadczy o tym, że przygotowują się do dłuższej okupacji, no i mają świadomość, że być może niedługo zostaną zepchnięci do defensywy. Także Rosjanie starają się zabezpieczyć te tereny, które zdobyli. Tutaj mowa przede wszystkim o tym korytarzu lądowym wiodącym z Krymu przez korytarzu lądowym z Krymu. Mowa tutaj o obwodzie chersońskim, o południu obwodu zaporoskiego. Mamy tutaj takie miejscowości jak Melitopol i Berdiańsk. Także mówimy o południu obwodu donieckiego, czyli między innymi o Mariupolu, o Wołnowasze. To są te tereny, które zdobyli właśnie
Rosjanie, także Enerhodar, gdzie jest wielka elektrownia atomowa, coraz częściej te miejscowości okupowane, nowo okupowane przez Rosjan, odwiedzają dygnitarze z Rosji. Tam mówią o tym, że te tereny najprawdopodobniej zostaną właśnie włączone do Rosji właściwej, czyli będzie to tak, jak było z Krymem, a nie tak, jak było z tymi republikami donieckimi, które nie zostały włączone do Rosji, ale to były takie para państwa ropiejące. Więc Rosja się okopuje, jeżeli dalej nie będzie mogła pójść, to będzie starała się utrzymać te tereny, które do tej pory zdobyła, a Ukraińcy na pewno będą starali się je odbić, ponieważ nie ma mowy o podpisaniu jakiegokolwiek porozumienia pokojowego czy zawieszenia broni w momencie, kiedy Rosja nie odda tych terenów, które zabrała. Tak mówią Ukraińcy, którzy są bardzo teraz bitni, chcą się bić i nie chcą oddać ani jednego skrawka swojej ziemi, więc nie będziemy mieli czegoś takiego, co mieliśmy w 2015 roku. Mowa tutaj o porozumieniach mińskich. Bardzo dziękuję Ci, Michale, za tę obszerną relację. Uważaj na siebie Ty i Mikoła, uważajcie na siebie. My trzymamy za Was cały czas kciuki. Jesteśmy też oczywiście cały czas w modlitwie połączeni z całą Ukrainą. Dziękuję Ci, Michale. Michał Trzeźniewski, korespondent Telewizji Republika, był Państwa i moim gościem. A ja Państwu dziękuję za wspólny poranek. Już teraz zapraszam na reportaż z premiery filmu Tomasza Łysiaka o Monte Cassino. Do zobaczenia o godzinie 12 w programie Dzień z Republiką.